Magik zgaduje. Niezależne prawdopodobieństwo i błędy zgadywania. 100 razy rzuciłyśmy monetą i zapisałyśmy wszystkie wyniki w postaci zer i jedynek. Orzeł to jedynka, reszka zero. A potem inny dwuosobowy zespół napisał wymyśloną serię zer i jedynek. I w końcu nauczyciel popatrzył na obie kartki i powiedział, które wyniki są prawdziwe, a które zmyślone. Te są prawdziwe. Jessica i Monika. Patrzył, czy na kartce są całe serie samych zer albo samych jedynek. Te serie mogły być prawdziwe. Bo osoba, która fałszuje wyniki, myśli, mam już dwie jedynki, lepiej napisać zero. Ale to nieprawda, nie ma związku. Każdy rzut monetą jest niezależny, więc jeśli wypadają same, wynik rzutu nie musi być zerem tylko dlatego, że padły już dwie jedynki. Każdy rzut jest niezależny i nie wiadomo, co będzie. Thank you.